W dzisiejszym fascynującym odcinku zejdziemy na kolejny przerażający poziom przedszkola w Garten of Banban 6, w którym to będziemy musieli odzyskać zaginione berło królowej Bouncilli, a także dowiedzieć się, jak uratować wszystkie przemienione postacie. To będzie trudne zadanie, ale to nie wszystko, ponieważ Nabnab ewoluuje w przerażającą kreaturę. On chyba jednak nie będzie przyjazny, ale zanim do tego przejdziemy, obowiązkowo zostawcie pod tym odcinkiem aż 50 tysięcy łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag Nabnab, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. A ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i podobają ci się takie materiały, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj. No to jesteśmy, drodzy widzowie, w Garten of Banban 6 i z tego co widzę, twórcy już zapowiedzieli Garten of Banban 7, tak więc ciekawe, ile miesięcy im zajmie zrobienie kolejnej gry, a my oczywiście klikamy nowa gra, no i schodzimy głębiej do podziemi przedszkola Banban i z tego co widzę, mamy tutaj zegar Jestera, więc prawdopodobnie to Jester będzie głównym antagonistą tego epizodu, tak mi się wydaje. Dobra, chroń królową, chroń Scepter Peace, czyli jakiś tutaj mamy fragment, który będziemy musieli chronić, a także ukrywaj się. Dobra, hide yes, protect the queen nie udało się. I trzecia rzecz, czy uda nam się ochronić jakiś gatunek? Jakoś tak chyba się to nazywa, dobra, ale coś takiego musimy zrobić, jestem ciekaw. Czyli to będzie najważniejsze, protect the scepter piece. A, fragment prawdopodobnie berła królowej Bouncilli. Tak to sobie wymyślili twórcy, dobra, dobra. Oczywiście, jesteśmy. Siema. Cześć kolego. O! Co może się dziać? Nic dobrego. Mhm. Ciekawe. Ich porywaczy. Mhm. Dobrze, szeryfie Toadsterze. Jesteśmy w poważnych kłopotach. Mhm. Ojej, o nie. Używaj WSAD, aby się poruszać. Rzeczywiście dostajemy poradnik. Jest i on, patrzcie na to. Cześć kolego. O, oh, jak widzicie, ten Stinger Flynn sobie tutaj śpi. A no tak, bo on pojechał z nami. Dobra, dobra. Ja sobie muszę przypomnieć, bo to już przypominam, to jest szósta część Garden of Banban. Więc tak, czy tu możemy wejść? Nie możemy wejść. Czy mamy dronika? Mamy tym razem dronika, więc dobra. Droniku, zrób swoje pierwsze, najważniejsze zadanie, czyli otwórz nam te drzwi. Mam nadzieję, że potrafisz to zrobić i... Droniku, czy mógłbyś jakby tutaj na przykład podlecieć? Okej, okay, możesz, idealnie, dobra, teraz tutaj poproszę cię, żebyś uderzył w to miejsce, ponieważ ja bym chciał się tam dostać. Czy jesteś w stanie... Mój dronik chyba jest zepsuty, widzowie. Mój dronik naprawdę nie przetrwa, dobra, droniku, tutaj. Albo najlepiej, jeszcze lepiej, tutaj, chodź tutaj, droniku, chodź. Pyk. Dobrze. Pięknie, trzeba cię ładnie nakierować. Oczywiście nasz dronik jak zawsze działa tak samo. Tak samo kiepsko, ale dobra, pyk. Dobra, otwarte, pięknie, udało się. Możemy przejść dalej. Zobaczmy, co się kryje. Czy mogę to otworzyć? Nacisnąłem guzik przecież. Ale panie szeryfie, czy możesz mnie przepuścić albo wypuścić? Chyba, że tu gdzieś karta leży, której ja jeszcze nie widzę. A jest, proszę bardzo. Wiedziałem, że zawsze jest gdzieś karta. Poziom 5. Dobra, otwieramy i idziemy dalej. Jestem ciekaw, co będzie tutaj mnie czekało. Co to? Okej. Wiejemy stąd, szeryfie? Czy co my mamy robić, panie szeryfie? Czy mamy uciec stąd? Coś słyszę, dobra, dobra, wiejemy stąd. Coś czuję, że tutaj coś złego będzie. Dobra, szybko, szybko. Przed siebie i lecimy, lecimy. Siup, otwieramy. Poziom 5. A, dobra, dobra, czyli mam iść za tobą. Dobrze, przepraszam. Okej, okay, let's go. Mhm, powinno być niezamieszkane. Czyli znasz miejsce. Okej. Okay. Gdzie my jesteśmy? Ostatnio był jakby Królestwo Królowej Bouncilli, a teraz? Jakieś tutaj osiedle będzie? Jakieś lampy? Ciekawe, co to będzie za miejsce. Widzę, że tutaj mamy wielki mrok. O! O, wow. Dobra. Dobra. Gdzie? Do światła. Co jest grane? Do światła. Coś mi goni. Okej. Ej, to było przerażające, że nagle zgasły światła i nie wiadomo, co się działo. Au, przestań. Dobra, już chyba, że się coś zepsuło. Gdzie my dokładnie jesteśmy? To mnie zastanawia.
Oh. This is where I took refuge after being dumped down here by your kind. Oh. Many cold and lonely nights have been spent here. O nie. Once that I wished to forget. Znak Beryła Królowej Bouncili. I was okay. Found by the queen in Bitterdiggle and a couple of others. And it was foolish enough to let myself believe that things could get better. But here I am. Wracam do punktu wyjścia. Biedny szeryf Toadster, biedak. Tak jest, okej, czyli tylko Beryło Królowe jest w stanie to zrobić. Nie grzesz ich i zamknąć za nimi drzwi, dobra? Mhm. O, czyli jednak będziemy musieli użyć Beryła jeszcze raz. Cztery przełączniki. O, nie lubią światła. Dobra, czyli troszeczkę takie no, odgapienie od FNAF-a trochę. Okej, okay, dobra. Mhm, czyli trochę Sun i Moon, takie mam wrażenie tutaj. Dobra, znajdź sposób na bezpieczne podróżowanie z miejsca do miejsca przez ciemność. Okej, okay, tu jesteśmy. O, czyli to jest jeszcze nasze główne... Czemu to jest parkour? Okej, okay, dobra, trzeba mnie to sprawdzić. Tu jest nasze główne lobby, telewizor oraz cała... O, tu jesteśmy, dobra. Jesteśmy w... Czy to jest czapka? Give me that, yoink. Dobra, Conditoling Sector, Potentiali Sector, Introduction Sector, Storage Buy. Dobra, jesteśmy w storage, czyli w magazynie, coś takiego. Dobra, sprawdźmy co jest w tej chacie, to mnie ciekawi. Też mamy tutaj parkour do zrobienia, więc prawdopodobnie musimy rozkminić, jak się stąd przemieszczać za pomocą... jak przechodzić przez ciemność, to miałem na myśli. Czyli jak mamy coś ciemnego, to nie możemy tutaj wejść, bo... Bo co się stanie? Sprawdzę. Idź w bezpieczne miejsce. A co, to miejsce jest niebezpieczne? Ha! Okej, okay, mamy pierwszy jumpscare. Dopadł mnie niegrzeczny. Jedno jest pewne, w ciemność nie wolno wchodzić, bo może się wydarzyć coś bardzo złego. Ale wydaje mi się, że... Jedno się świeci na zielono. A, czyli musimy takie cztery aktywować. Dobra, lecimy z parkurem, bo prawdopodobnie tam będzie jeden przełącznik, który pozwoli nam dostać się dalej i będziemy mogli bezpiecznie podróżować. Jako już jestem mistrzem parkura, to za pierwszym razem tego nie zrobię. Okej, dobra, trzeba będzie się tutaj troszeczkę skupić. Czyli parkur mówicie. Tak, dobra, tędy, siup. O, ej, to będzie trudne. Nie sądziłem, że parkur może być aż taki trudny w tej grze. Dobra, musi się udać za tym razem. Pyk, pyk. Dobra, tutaj i siu... O, dobra, jest git. I co, że niby stąd teraz tam? Okej, nie ma problemu, da się zrobić. Chodzenie po rurach bardzo niebezpieczne jest. Dobra, i teraz tu, siu. Okej, pięknie, udało się. Teraz tu i tu. Okej. Ohohoho. Jeszcze on mnie tutaj próbował w jakiś sposób zjumpskerować. Dobra, siup. O nie, na telefonie, widzowie, jak będziemy to przechodzić na telefonie, to będzie ciężko. Dobra, jest tutaj zbyt ciemno. Co to jest? Give me... Co to jest? Kim ty jesteś? Nie mogę się ruszyć. Nie mam pojęcia, co to jest. Cześć? Co to było? Co to było i czemu nie mogłem się ruszyć i czemu to mnie zaatakowało? Jakimś cudem zrespiłem się w tym miejscu i... Książka... Wydajesz się dziwny. Okej, okay, to było bardzo dziwne, ponieważ ja zginąłem, ale teraz się zrespiliśmy tutaj i nie ma już tego potwora. Jest pomieszczenie. Coś jest nie tak. Czy ja zostałem zjedzony przez coś? Oh. Give me that. Nie mam pojęcia, co to było, ale... Twoja zabawka jest teraz wyposażona w źródła światła. Czyli nasz dronik ma źródła światła. A tu co jest? Czy drzwi się otworzą? O, oh, tu coś jest, potrzebujemy jakiejś karty, żeby się tutaj dostać. Okej, dobra, trzeba będzie ogarnąć jakąś kartę za jakiś czas. Wydajesz się dziwny, co tu jest w ogóle? Espanol English Dictionary, czyli mamy słownik. Hiszpańsko-angielski. Dobra, czy ja mogę zeskoczyć? Chyba tak. Ej, w sumie jeżeli nasz dronik ma teraz źródło światła. O, oh, dobra, już rozumiem cały zamysł gry. Czyli tutaj, jak spojrzymy przez te drzwi, to tam gdzieś prawdopodobnie, tylko muszę spojrzeć lepiej, leży Beryło Królowe i musimy się tutaj właśnie dostać i... Tak, dostać... Ban Balina! Cześć, Ban Balina, co tam u ciebie? Hey, partner. Okej.
You happen to know anything about someone who tricks others and imprisons them? This dame claims someone kidnapped and imprisoned her some time, but she managed to escape. Okay. I didn't get a good look at them. Uh-huh. I have a feeling the culprit is incredibly clever. Dobra, to może być ktoś bardzo sprytny. Oj. Dobra, dobra. I didn't say that. Tego nie powiedziałem? Powiedziałam, to jest ona przecież. Ach, to tłumaczenie. But you came to the right place. We właściwe miejsce pani trafiła, dokładnie. My students are my responsibility. No tak, bo ona jest nauczycielką. The principal would be very mad if I did. Dobra. We ought to find the culprit. Winowajce. Let's make sure we're alive to do so. Dobra, najpierw musimy się upewnić, że jesteśmy żywi. Sektor wprowadzający. Aha. Pierwszy przełącznik. W zasadzie to jeden z trzech. Dobra. Powinna pani teraz odpocząć. Nie wiem, czy przeżyjemy. Zrobiło się poważnie w tej grze. Bardzo mrocznie. Dobra, czy mój dronik jest teraz wyposażony w światła? Niby ma takie... Tak, jest wyposażony w światła. Tylko pytanie... Dobra, dobra. Dostań... Okej, dobra. Dostosować. My musimy dostać się do innego sektora. Tylko pytanie jest następujące. W którym kierunku jest inny sektor? Czy mamy po omacku chodzić? Dobra, mamy się dostać do Introduction Sector, czyli ten po prawej stronie z tego co widzę, czyli musimy iść chyba w stronę światła po prostu. Tak mi się wydaje. Dobra, droniku. Dobra, czy jesteś w stanie mi tutaj całą drogę oświetlać, ale tak jakoś wiesz, tak jakoś normalnie, żeby to światło było nade mną, droniku? Okej, okay, dobra, wróciłeś. Nasz dronik ewidentnie działa dość dziwnie, więc będę starał się go nakierowywać tak na lampy, żeby on był w stanie nam, dokładnie tak, generować światło. Idziemy w tym kierunku. Dobra, jestem w bezpiecznym miejscu. Trzymać się światła. Dobra, tam idź, droniku. Leć, bardzo ładnie. Teraz tam. Trzeba go kierować, żeby on był w dość dobrej wysokości, bo ja mogę wtedy... bardzo szybko zginąć, więc dobrze by było, aby on był na takiej wysokości idealnej, żeby robił światło nad, pode mną, żeby mógł się dostać tam, cokolwiek tam jest. Wygląda to miejsce jak miejsce z kolejnym przełącznikiem, więc prawdopodobnie jeżeli się tam dostanę, to przełączę przełącznik i będzie droga taka normalna, żeby będziemy mogli się tam dostać bez jakby dronika. Więc za pierwszym razem musimy to zrobić z dronikiem, a za drugim razem już będziemy mieli światło włączone. Tak jest moje rozkminianie, więc kto wie. Tam w ogóle coś się świeci, dobra, to wygląda ciekawie. Tędy. Oj, tu będzie jakaś zagadka, oj tak, tak. W ogóle nie mam pojęcia, w jakim miejscu jesteśmy. Tylko Sheriff Toadster nam powiedział, że on tu kiedyś był i to nie jest fajne miejsce. Więc tyle wiemy, dobra, tutaj. Siup, dobra, i odpalamy lampy. Let's go, widzowie, zostawiajcie łapki w górę, ponieważ... Tak jest, odpaliliśmy lampy, ale... Wow, tam jest kolejna strefa i kolejna. Dobra, dobra, czyli trzeba będzie wszystkie po kolei przechodzić. Okej, okay. Zobaczmy, gdzie jesteśmy. Dużo drzwi. Drzwi lewe, środkowe i prawe. Jeżeli wybierasz lewe, to zostaw suba. Jeżeli wybierasz prawe, to zostaw łapkę w górę. A jeżeli wybierasz środkowe, to napisz w komentarzu hashtag drzwi. Okej, okay. Ja wybieram łapkę. Dobra, wybierzmy te, zobaczmy co tu będzie. I uwaga, uwaga. Niespodzianka, wszystkie te drzwi prowadzą do jednego miejsca. Więc możesz się zostawić i łapkę w górę, i suba. I jeszcze możecie napisać w komentarzu hashtag drzwi. O, oh. Czy my mamy tutaj jakąś zagadkę? Tak to wygląda, okej, okay. Mamy jakieś fotele, guziki. Mamy instrukcję, dobra, czy moim zadaniem jest dostać się do niebieskich drzwi? Tak, prawdopodobnie tak, muszę dostać się do niebieskich drzwi. Co my tu mamy? Okej, okay. Twoja dzienna dawka motywacji. Życie jest... okej, okay. Life is a series of events played the correct order. Życie to seria eventów grających w odpowiedniej kolejności. Jakoś tak. Czyli w odpowiedniej kolejności. O, to jest podpowiedź, że w odpowiedniej kolejności niektóre rzeczy muszą się wydarzyć. Tak jest, niektóre eventy. Aha, dobra, ciekawe, ciekawe. Rozglądamy się tutaj trochę. Tu mamy jakieś drzwi. Kropki. Niebieska, niebieska, jasno niebieska. I coś tu prawdopodobnie się ukrywa za tymi drzwiami. Dobra, i zobaczmy, czy jesteśmy w dobrym strefie. Czy to jest strefa... Tak jest, to jest Introduction Sector, okej. Lampy. Czy ja mogę... O, nie mogę lamp przełączyć. Dobra, czyli lampy nie działają. Ciekawe, ciekawe. Dobra, i z tego, co widzę, to mamy tak.
niebieska żarówka, tu jest jakaś zielona żarówka i tutaj przyszliśmy, więc musimy zapalić prawdopodobnie żarówki. O, chyba już rozumiem. Dobra, wszystko jest jasne. Aby odpalić zieloną żarówkę, potrzebujemy zrobić kombinację taką jak... najpierw krzesła, bo te krzesła są, widzicie, ustawione po 4. Czyli musimy znaleźć krzesła, gdzie są dwa razy seledynowe i dwa razy ciemno ten. Czyli to będzie pierwsze miejsce, prawdopodobnie. Czy to działa? Czemu nie mogę tego uruchomić? Czy mam coś jeszcze włączyć? Chwilę się tutaj pokręciłem, widzowie, i patrzcie na to, co znalazłem. Znalazłem tutaj kasetę, która może mi się przydać, ale niestety dalej nie wiem, jak uruchomić tę zagadkę, żebym mógł w ogóle zacząć coś tutaj działać. Ej, patrzcie na to, znalazłem niebieską kartę, jej, udało się, czyli mogę teraz dostać się do tych drzwi, czyli prawdopodobnie to trzeba było zrobić w pierwszej kolejności, ja po prostu nie wiedziałem, więc okej. Myślałem, że trzeba zrobić zagadkę, żeby dostać się do niebieskich drzwi, ale udało... O nie, czemu ty? Tylko nie Bitter Giggles. Are they gone? Ale to ty ich wypuściłeś. To ty ich wypuściłeś, niegrzecznych. Aha, jesteś pewien? Czy ja mogę ci zaufać? Okej. Spoważniał chłop, patrz się na to. Dobra, masz jumpscare? Nie ma, jest przyjazny, udało się. Okej. Nie mogłem się powstrzymać, wypuściłeś niegrzecznych. Oh my god. Dobra. Okej. Okay. Dobra, chyba mogę ci wybaczyć, ale tylko tak na chwilę. Okej. Czyli zrobi wszystko, co w jego mocy, aby naprawić to, co zrobił. Dobra. Dawaj berło królowej, gadaj, gdzie jest. Aha. Tak jest, zgadza się. Oh. Dobra, nie możesz rozgryźć, ja już rozgryzę. Patrz, mamy tak, żarówka i w ogóle tu coś jest. Czy to jest... Give me that. Słuchawki! Oh, wow, zdobyłem słuchawki gamingowe. Fajnie, yay, let's go. Dobra, musimy to uruchomić pewnie. Tak, uruchomiłem i mamy żarówkę do środka i żarówkę na zewnątrz. Dobra, czyli teraz w końcu mogę odpalić żarówki. Tylko pytanie, czy mam odpalić wszystkie trzy żarówki, czy też nie? Okej, przełączniki działają, czyli tak, czyli według mojej teorii powinienem nacisnąć tak. W pierwszej kolejności przycisk, przy którym są krzesła. Dwa jasno-niebieskie i dwa ciemno-niebieskie. Czyli ten będzie prawdopodobnie w pierwszej kolejności. Tak, pyk. To jest pierwszy przycisk. Drugi. Dwa ciemno-niebieskie, jedno jasno-niebieskie i jedno takie. Czyli prawdopodobnie ten. Przyjrzyjmy się. Dwa takie ciemno-niebieskie. Aha. Jedno mocno-niebieskie i jedno seledynowe. Czyli ten. Bum. Nie wiem, czy dobrze to robię, ale taka jest moja teoria. Już on tak pokazuje strzałka i to jest najbardziej logiczne. Dwa ciemno-niebieskie. Dwa ciemno-niebieskie, jasno-niebieskie i ciemno-niebieskie. Dwa ciemno-niebieskie, aha, i dwa muszą być, dwa ciemno-niebieskie i jedno takie, jedno takie. Dwa ciemno-niebieskie, jedno takie, jedno takie, patrzcie, jak bum, cyk, cyk. Dwa ciemno-niebieskie, jedno takie, dobra, pyk. To jest trzeci przycisk, nie wiem, czy to dobrze robię, mam nadzieję, że dobrze. Następnie musimy, tak, dwa jasno-niebieskie znaleźć. Czyli kolejne to będzie to prawdopodobnie, dwa jasno-niebieskie. Tak, bum, wciskam, nie wiem, czy ja dobrze to robię, ale okej. Następne, dwa ciemno-niebieskie, okej, dwa ciemno-niebieskie. Czy jeszcze jakieś to zostały? Czy jeszcze jakieś mi to zostały z dwoma... O nie. Chociaż nie, dwa jasno... czyli chyba coś zrobiłem w złej kolejności. Chyba tak, chyba wcisnąłem coś w złej kolejności, ale... Chwila, ja patrzyłem na niebieską żarówkę, czyli każdą żarówkę trzeba będzie odpalić po kolei? Wow, dobra, wciskam, zobaczę, może to coś da. Może jakąś uda mi się odpalić, ale ta zagadka jak na początek jest bardzo trudna. Dobra, zacznijmy może od czerwonej po prostu. I uwaga, uwaga, chwila prawdy, udało się, zrobiłem czerwone światło. Powiem wam, że to było bardzo trudne, bo nie dosyć, że musimy patrzeć na kolory, to jeszcze te krzesła na przykład nie mogą być obok siebie, więc wszystko ma znaczenie. Jeżeli jest niebieskie, jasno-niebieskie, niebieskie, jasno-niebieskie, to takie ustawienie musi być dokładnie tych krzeseł. No i nadeszła chwila prawdy, czy udało się? Jest, udało się, mamy wszystkie trzy światła. Aha.
kolorowe światełka. Nie mam pojęcia, do czego służą, ale mamy jeszcze jedne drzwi do odblokowania, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale przy rozwiązywaniu tej zagadki, oczywiście tutaj musimy wszystko poustawiać, przy rozwiązywaniu tej zagadki mamy też dodatkowe kolejne drzwi, które mają jeszcze inny tutaj wzór. No i uwaga, uwaga, naciskam i zielone, dobra, jestem ciekaw, co się tam otworzyło. Czy to zadziałało? Otworzyły się te drzwi, widzowie, dobra, mamy to. Ciekawe, co się tutaj znajduje, oby coś cennego. Oby to było coś cennego. I uwaga, uwaga, mamy tutaj, o, notatkę. O, i tutaj mamy opisaną królową, the queen. Ciekawe, ciekawe, jeżeli chcecie, to możecie sobie to oczywiście przeczytać. A my lecimy dalej, ponieważ musimy teraz ustawić dobrze światła. I z tego, co widziałem na podpowiedzi, to musimy coś zrobić z czerwonym i niebieskim światłem. Czyli mamy tutaj dość, powiedzmy, trudną zagadkę. Ale myślę, że szybko ją rozwiążę, bo jestem mądry. I teraz tak, bum, odpalamy. Co się wydarzyło? O, zrobiło się dość mrocznie. My chyba musimy ułożyć napis 3D. O, dobra, pyk. Naciskam. I uwaga, uwaga. No tak, żarówka do środka, żarówka na zewnątrz. Czyli tutaj chyba, a, że ja wyłączam światło. Aha. O nie. Dobra, dobra, czyli jak jest ciemno, to muszę szybko działać. Dobra, przesuwam. Może w tę stronę. Dobra, dobra, już wiem, co trzeba zrobić. Trzeba to po prostu ustawić. Dawaj, dawaj, szybko, szybko. Bo oni tu przyjdą. Jeszcze trochę. Okej. Dobra, Ban z Kindergarten, trzeba napis ułożyć z trzech kolorów, dobra, ciekawe. Pomysłowe, przyznam szczerze, że twórcy, no, troszeczkę się tutaj postarali przy tej zagadce, dobra. Oczywiście włączmy światło, bo niegrzeczni mogą tutaj przyjść. Aha. Tak, zdecydowanie będzie bezpiecznie. Ja nie chcę ryzykować, ja tutaj wolę na bezpiecznie to zrobić, więc tak. Zróbmy tak, pyk. Ten napis cały czas musimy go przesuwać, cały czas. Ja już nawet widzę, bo to nawet widać, nie trzeba jakby wyłączonych świateł mieć. Wystarczy ułożyć kolorowy napis Banban. Garden of Banban. Dobra, chyba jest git. Dobra, jeszcze zostało nam tylko te zielone na górze i prawdopodobnie będziemy mieli to z głowy. Tak przynajmniej mi się wydaje, więc będziemy mieli jedną część, która jest nam potrzebna, żeby dostać się do berła królowej Bouncily. I to jest nasza najważniejsza misja. Dobra, przesuwamy to. Pyk, pyk, pyk. Zielony kolor i pewnie jak wyłączymy światło, to coś się wydarzy. I chwila prawdy. Bum, i teraz chyba wszystkie kolory wrócą. Jest! Take your seat. Dobra, dobra, 7 sekund, 5 sekund. Dobra, chowamy się, chowamy się. O, oh, wow, zdążyłem. Zdążyłem. Okej. Okay. Jak, ja chcę zobaczyć, co jest na wideo nagrane. Pokaż mi. Don't say a word. Dobra, 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 dobra. Spokojnie, pani Bitter Giggles. Spokojnie. Anybody? To, kto tam jest? It's your friend, Banban. Co jest? Twój przyjaciel Ban. He's out already? Don't even think about opening this door. Dobra. Niepokojące. Bardzo niepokojące. Okej, okay, chyba mogę otworzyć. No, what are you doing? Siema! Nie wiem. O, o. Nie wiem, przepraszam, coś źle zrobiłem chyba. Broń mnie, broń mnie! Co się dzieje? O nie! Nadi wants! Ajajaj! No nie! Czyli jednak miał rację, nie otwierać tych drzwi. Dobrze, spokojnie, tym razem nie otworzę tych drzwi. Nie martw się, nie otworzę tych drzwi. Możesz być spokojny, ja ich nie mam zamiaru otworzyć. Let's go, otwieramy te... Nie no, nie otwieramy tych drzwi. Nie ma co tutaj żartować, panie Bitter Giggles. Nie będziemy otwierać tych drzwi, okej? Okay? Nie będziemy otwierać. W ogóle, kto to jest? Open up! The lights are turning back on. Dobra. I think the video is ending. Koniec wideo. And it's all because of me. Tak, to wszystko przez ciebie. Mm-hmm. Nie, ja przyszedłem po moje dziecko, zapomnieliśmy. Ja przyszedłem tutaj po moje dziecko. Dobra. Okej. Jakby zapomniałem o tym, że ja tu przybyłem po dziecko, które zaginęło. Jestem rodzicem. Więc wypuśćcie mnie stąd. O, dobra, okej, okay. Pyk, mamy pierwszy guzik. A w zasadzie to już mamy dwa guziki zrobione. That's nice, okej, okay, czyli mogę się już stąd ewakuować, no to wychodzi.
Tak, rozwiązałem zagadkę tego miejsca. Po prostu wszystko rozwiązałem. Pięknie, udało się. Czyli teraz na spokojnie możemy wrócić tam. Tak to wygląda, dobra. Droniku, oświeć mi drogę. Dzięki. Siup. O! O! Nie muszę dronika mieć, patrzcie, teraz latarnie się rozpalają. Pięknie, dobra, pięknie, czyli będziemy mieli... A ty wracasz ze mną, Bitter Giggles, dobra. Spokojnie, spokojnie. Wszystkie latarnie się odpalają. Mogę sobie tutaj na spokojnie przejść i wrócić tam, gdzie moje miejsce, czyli tak naprawdę do naszej bazy, gdzie czeka na nas oczywiście pan Balina i nasz szeryf Toadster. Siema. Co tam u was? On jest dobry, on już jest, zmienił się, jest teraz dobry. O nie. My partner in fighting crime turns out to be working with our most... No przepraszam, nie jestem przestępcą. On jest git. Teraz ja jestem przestępcą. Oh my god. Niedobrze. Tak jest, bo jestem dobry. Nie miałeś racji. Your fate in here won't be much better than your fate out there with the naughty ones. I don't need no partners. Zna mały dziób, nasz ptaszek. Czyli teraz ja jestem tym złym? Wow! What the hell? Co jest grane? To coś porwało... Pan Balinę. Co tu się dzieje? Wynośmy się stąd. Dobra, let's go. Jestem teraz złym złoczyńcą. Ale to i plot twist, czegoś takiego widzowie jeszcze nie było. Jesteśmy teraz złym złoczyńcą. I Stinger Flynn ożył. Cześć, Stinger Flynn. Coś wyjątkowo mały. Wow, jesteśmy bezpieczni. Uciekliśmy dosłownie kawałek. Tak, to my. O nie, Stinger Flynn, ten smutas. Duet destrukcji. Tak jest, to my. Jesteśmy duetem destrukcji. Aha. Wow. How do you even talk? Jellyfish have no brain. Nie, meduzy nie mają mózgu. We should go turn on the other switches of the door. Let's head to the potentiality sector next. O, do sektora potencjalnego. Potencjalny sektor. A że ja mam iść do potencjalnego sektora? Halo? Czy ja mogę... A, dobra, bo mamy, jak widzicie, mamy dwa przyciski. Potrzebujemy jeszcze dwa i wtedy ten się zapali, a w zasadzie to chyba potrzebujemy trzy. Dobra, nieważne. Musimy wykonać misję. Misja jest prosta. Iść do sektora potencjalnego. Według naszej mapy, potential sector, bo byliśmy tak, byliśmy w introduction i teraz musimy iść do potentiali sector, czyli zupełnie w drugim kierunku. Czyli iściśmy w prawo, teraz musimy iść w lewo. Prosta sprawa. Czemu tu są strzałki? A, to są strzałki, które pokazują, gdzie mamy iść, czy... My chyba tędy przyszliśmy, tak mi się... No, chciałem wcisnąć M i zobaczyć mapę, dobra, to nie ta gra kompletnie. Dobra, droniku, ruszamy ku przygodzie. O, oczywiście te lampy się nie zapalają, muszę iść w bezpieczne miejsce. Dobra, droniku... O! Nie zdążyłem. Droniku, rozświetl mi drogę, ponieważ musimy iść do sektora potencjalnego. I to jest nasze zadanie, więc idziemy po prostu tam. Tylko trzeba być cały czas w świetle, bo niegrzeczni mogą nas dopaść, więc widzowie, jeżeli byliście grzeczni, to zostawcie łapkę w górę, aby nie być niegrzecznym, bo jak ktoś jest niegrzeczny, to nie zostawia łapki w górę. To jest nowa zasada, każdy musi zostawić łapkę w górę, aby być grzecznym. Dobra, never mind, never mind, lecimy dalej. Dronik nam oświetla tutaj ładnie, tylko pytanie, czy ja idę w dobrym kierunku, bo mam dziwne przeczucie, że może niekoniecznie to jest dobry kierunek, chociaż... Są tam jakieś drzwi, więc w teorii idę dobrze, a w praktyce... O, w praktyce chyba też idę dobrze. Tak to wygląda. Siup. O. Oh. O, oh, czyli stąd możemy pójść jeszcze dalej, czyli do kolejnego sektora. Dobra, czy te drzwi są otwarte? Zamknięte. O nie, Kabobman, Mr. Kabobman. Cześć, panie Kabobman. Nic nie powiedział. Żółta karta. O, idealnie. Dobra, czy nie jest impostorze? Cześć, impostorze. Dobra, nieważne, idziemy dalej. O kurczę, dobra, let's go. I otwieramy te drzwi. A co tu się kryje? To wygląda jak basen. I uwaga, że to jest strefa basenu. Wow! Was się tutaj nie spodziewałem. Czy to jest... O wow, mroczna, niekończąca się otchłań, najgorzej. Dobra, przeskoczmy nad ławę... O! O! Okej, okay, dobra, siema. Come on, man, we have to get back together. Oh. Not a chance. Your jokes
are trash. Okay. You'll have one leg. Everybody will think you're the joke when you're hopping around like a bunny. O, ej, znam ten głos. To jest ten youtuber zagraniczny, Aregora. Aregora jakoś tak się nazywa. To bym pomyślał. Ja ten drugi niestety nie kojarzę. Uuuu. No i spadli. Czy to było z trailera, jak oni spadali? O, te hell, dobra. Nieważne, ale fajnie, że jakiś youtuber użyczał głosu. Ja bym nie użyczył, bo po angielsku nie umiem gadać. Chyba, że w polskiej wersji, to może co innego. Zamknięte. Sprawdźmy drugie drzwi, które mogą być w teorii otwarte. W ogóle mamy jedną, drugą, trzecią stronę, więc sporo mamy do zrobienia. Zamknięte. Okej, okay, prawdopodobnie gdzieś tutaj musi leżeć karta. Chciałem skoczyć razem z nimi. Na, raczej nie, raczej nie. Chociaż kto wie. O, trzeba znaleźć kartę, bo inaczej nie prze... O, kapelusz tam jest, dobra, give me that. Kapelusz, idę. To może być bardzo niebezpieczna misja, ale po kapelusz zawsze. O, o, prawie spadłem, dobra. Let's go, skaczemy, patrzcie, ja skaczę nad przepaścią. Siup, dobra, odwracamy się. O, wait a minute. To jest jakieś zejście. Okej, okay, let's go. Czy ja mogę... Chwila, tam się da zejść niżej. Czyli po to to było, żebym mógł tutaj... O. Oh. Okej, okay, czy to jest dobry pomysł, żeby skoczyć tam... Ja widzę tam kartę. Dobra, let's go. Ziu! Okej. Okay. Widzowie, wychodzi na to, że tak trzeba było zrobić. Bo tu leży karta, tylko dobra, pytanie jakiego jest koloru. Aha, tu jest kaseta. Okej, okay. Czyli no cards... O. Oh. To jest guzik jakiś. Dobra. Roniku, zapraszam cię tutaj. Come on, let's go, potrzebuję twojej pomocy. Ziup, dobra. I teraz uderz w ten przycisk, bo wydaje mi się, że ten przycisk aktywuje nam wiele potrzebnych rzeczy. Dobra, uderz w ten przycisk. Come on. Czy on... O, oh, czyli jesteś poza zasięgiem? To jak ja mam zrobić, żeby... Dobra, może najpierw ten przycisk, okej. Okay. Ten przycisk wydaje się być bardziej osiągalny. Czyli... Dobra, siup. Teraz tu. Dasz radę? Nie, chyba za duży kąt dla ciebie. Dobra, to może najpierw tutaj poleć, droniku mój kochany. W to miejsce, a następnie tutaj. I zobaczmy, czy to się aktywuje. Dawaj, let's go, let's go. Boom! Żółta karta. Akurat tak się składa, że mam żółtą kartę. Czuję się normalnie jak w placówce SCP. Cześć. Cześć, kolejna wersja Bitter Gigglesa. Witaj. I will find it. Oh. Idealny żart, tak? I must remember absolutely no more jokes about being trapped in a kangaroo's pouch. Dobra, to trochę dziwne. Bardzo dziwne i niepokojące. Dobra, niemniej jednak weźmy naszego dronika. Niech on poleci sobie tu. Najdalej jak potrafisz, bo ja bym chciał nacisnąć tamten guzik, tylko że prawdopodobnie, żeby go nacisnąć, musimy pójść na górę. I pewnie pójść na tą belkę i dopiero wtedy aktywować go. Tak mi się wydaje. Dobra. O, oh, wow. To nie wygląda zbyt dobrze. Tam nie idę. Nope, 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 nope. Tam, gdzie jest ciemno, tam nie wolno wchodzić. Cześć, kolego! Ban, ban! Glad to know you survived the madness happening outside. Ja przetrwałem jakimś cudem. Aha. But nothing this crazy. You're not much of a talker, so I'm Pani going Utman. To assume you're here for an important reason. You wouldn't risk your life okay. to be here otherwise. No, jakby... Whatever it is, I'll come with you. Przybyłem tutaj, aby uratować dziecko, które... Właściwie moje dziecko, które zaginęło w tym przedszkolu, więc wiesz, to jest jakby giga ważna misja. Że tak powiem. Dobra, niemniej jednak tam jest przycisk, który trzeba nacisnąć, więc sprawdźmy, czy się da to zrobić, idąc tędy. Ujujuj, to jest misja niebezpieczna. Teraz klikając tu. Can you do it, droniku? Oh, on chyba nie jest w stanie tego zrobić za bardzo. A jakbym wszedł tam jakoś? No ewidentnie ten przycisk da się. Czy to będzie warte w ogóle swojej gry? Oh, X tu jest. O, oh, ten X nie jest bez powodu. Dobra, X. Cicho, słuchamy. Czy to już? Czy mój dronik już zadziałał? Czy mój dronik już otworzył mi sekretne drzwi? Albo coś w tym stylu? Gdzie on jest? Ojej, jest chyba blisko, ale chyba nie do końca. Poleciał tak jak chciałem. Dobra, a może jakbym kazał mu lecieć tutaj? Siup.
No nie, nie nacisnął, ej, nie nacisnął, dobra. Ja to chcę aktywować, bo czuję, że tu może być coś ważnego, jakiś sekret albo easter egg. Ja takie rzeczy bardzo lubię. Gdzie jest mój dronik? Where dronik? Dobra, wejdę tam bezpieczną strefą. A w ogóle, mamy fioletową kartę? Chyba nie mamy, może to i tak trzeba nacisnąć ten guzik. Nie, nie mamy fioletowej karty. Tutaj też nie, czyli to jednak trzeba zrobić. Oh my god, czy jednak... Jak tu pójdę? Zbyt ciemno. Jednak zbyt ciemno. To nie jest dobry pomysł, dobra. O, dobra, bo ja chciałem jeszcze niżej zejść. Tam też jest ciemno. Gdzie jest dronik? Tam jest. O, czyli on jednak poleciał niby dobrze, ale nie do końca dobrze. Dobra, droniku, jakbym podszedł tu i kazał mu polecieć tu. Dobra, let's go. W te miejsce, droniku. Dawaj, you can do it. Poleć tu. Czemu ty jesteś na górze? Dobra, tutaj. Chodź tutaj, chodź tutaj. Ten dronik dzisiaj mnie totalnie nie słucha. Tutaj, let's go, na dół. Ziup. Dobra, pięknie. I teraz leć tu. W lampę. A przynajmniej spróbuj dolecieć do lampy. Pięknie. I teraz muszę pójść na górę, żeby to aktywować. I wydaje mi się, że to jest jedyny sposób, żeby dostać się dalej, bo jeżeli pójdę tu, to mnie niegrzecznie dopadną, a jak pójdę na górę, to stanie się to samo. Więc dobra, dronik jest gdzieś tam. Więc prawdopodobnie, jeżeli kliknę na X, to on teraz powinien polecieć idealnie, nacisnąć guzik. Uwaga, chwila prawdy. Bum. Droniku, do it. Nacisnął! Nacisnął! Ej, jednak zadziałało! Jednak miałem rację. I te drzwi się otworzyły. Czyli jednak trzeba było tak zrobić. Widzisz, panie Utman? Tak właśnie trzeba było zrobić. Dobra, let's go! Let's go! Bum. I, chwila prawdy, otworzyły się drzwi. To wygląda jak cela. Nie chcę tu wejść. Idź pierwszy, bo ja się boję. Okej. Schody. Idę w górę. Dobra, jednak nie, idę w dół. A, dobra, to tu. Mam iść do tych drzwi? Ej, dronik, szybko. Do drzwi. Ale wielkie schody, co jest grane? Czemu to jest tak ciemno? Szybko. Czemu idę przez całe mroczne pomieszczenie? Nie tak to miało wyglądać chyba. Dobra, nie ma problemu, akurat mam żółty klucz, więc powinienem sobie poradzić. I uwaga, mamy kolejne pomieszczenie, w którym to skrywają się jakieś dziwne, mroczne rzeczy. Aha. Seems really familiar, but I'm not sure where I could have ever seen something like this. Ja też nie wiem, gdzie mógłbyś coś takiego zobaczyć, ale widzę, że tak. Ban musi zapalić żarówkę. I trzeba będzie coś poprzestawiać? Jakoś tak? No dobra, mamy tutaj skomplikowaną misję typu namyślenie, więc widzowie, jeżeli dobrze myślicie, zostawcie łapkę w górę dla zasięgu. Oj, mamy notatkę. I Spider, przypadek 8, uciekł. Bardzo ciekawe informacje. Oh, any more lives. I został złapany i nie będzie już więcej zabierał żyć. Dobra, to jest chyba mowa o nabnabie, tak mi się wydaje. Dobra, niemniej jednak mamy tutaj przycisk, który otworzy nam... nie otworzy nam nic chyba. Nacisnąłem go, ale to nic nie dało. Co mamy w tym pomieszczeniu? Kolejne drzwi. Dobra, musimy rozwiązać zagadkę banbanów. To jest banbanowa zagadka, którą musimy ogarnąć. I teraz tak, pytanie jest następujące. Jaka jest podpowiedź? Exercising is the way to becoming jumbo, better start pushing. Dobra, czyli misja jest następująca. Tak. Czy mogę was przesuwać jakoś? Na pewno się da. O, wiedziałem, dobra, czyli to jest zagadka ta. O, wow, dobra, to jest naprawdę coś takiego. Okej, dobra, let's go. Czy wy na tę stronę też się da? Dobrze, w takim razie, panie Banban, misja jest bardzo prosta. Siup, musisz dostać się do tego miejsca. A ja doskonale wiem, jak to zrobić. Dobra, czy to działa? O, działa, dobra, pyk. Następnie tu, proszę bardzo. Teraz tak, to trzeba przesunąć tu. Patrz, ja jestem mistrzem tej zagadki. To jest zagadka typu dla Admirosa. Co nie? Bo jest bardzo prosta i bardzo łatwa i bardzo fajna. Tak samo jak ja jestem bardzo fajny. Okej, dobra, widzę, to było kiepskie, ale dobra, rozwiążemy to, bo to widać, że to jest S. Czyli tutaj, teraz tutaj tylko trzeba po prostu cię, już. O, jeszcze tu jest jeden. Tu jest jeszcze jeden. Okej. To ci dopiero numer, dobra. Czyli ciebie trzeba dać tu. I teraz mamy jedno przejście.
Dobra, czyli ciebie damy tu. Zium. Ciebie damy prawdopodobnie, ale przechodzenie. Tutaj. Ciebie damy tutaj. Natomiast ciebie damy tutaj. I teraz zrobimy magię. A mianowicie nie zrobimy. A tak, zrobimy, bo mogę to przesunąć jeszcze tu. Tak jest, wszystko jest wykalkulowane. Ciebie przesuniemy tu. I teraz ty będziesz mógł bez problemu dostać się w to oto miejsce. I chwila prawdy. Czemu to się nie zaświeciło? Czy on ma się dostać? Chwila. Banban do żarówki. Okej. Czyli banban do żarówki, czyli nie do tego miejsca. Nie. Okej, pomyłka. Musimy to cofnąć. Ale nic straconego. Myślę, że i tak damy radę. Bo to tylko kwestia przesunięcia kilku obiektów. Pyk. Dobra. Teraz ciebie damy tu. Natomiast ciebie damy tu. A ciebie damy tu. Nie, ciebie damy tu. Tak, ej, mogę to zrobić nawet jeszcze lepiej. Patrzcie, mogę to zrobić jeszcze szybciej. Ciebie damy tu. Dobrze, to w miarę szybko działa. Nie. Ty źle kombinujesz. W tę stronę. Teraz w tę stronę. Let's go. I teraz ciebie cofniemy. Boom, to jest dopiero pierwsza część, bo tam jest jeszcze drugi banban. Więc mam nadzieję, że zacząłem od tej trudniejszej części. Bo jeżeli nie, no to będziemy musieli troszeczkę jeszcze tutaj, że tak powiem, poklikać. Chwila prawdy. Boom. Boom i... Ding dong, zrobione! Ding dong, udało się. O, czyli to była ta... Chwila, ale tu oba się nie świecą. Zapalił żarówkę banban. Ale drzwi się nie otworzyły. Czerwonej karty też nie mam. Ha, coś trzeba będzie tu jeszcze zrobić. Tego drugiego raczej tam nie przepchnę, nie ma szans. Natomiast tutaj... No nie otworzyło się, czyli... On musi się dostać... Czekajcie, dostał się do żarówki, więc zastanawiam się jedna rzecz, czemu to dalej się nie odpaliło? Dobra, mogę spróbować tutaj ogarnąć to i przesunąć wszystko zgodnie z planem, ale wydaje mi się, że... Oh wow, that's complicated. To trochę... Dobra, to możemy dać tu. Ale to drugie się nie świeci, to mnie najbardziej martwi. To drugie się nie świeci, więc... He? Jak mam to zrobić? Jak to ogarnąć? No i mamy to, widzowie. Po wielu, wielu próbach rozkminiłem, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Jak doprowadziliśmy ten posąg banbana w to miejsce, to musimy go też doprowadzić w drugie miejsce. Czyli jakby tutaj teraz się świeci, więc teraz musimy go doprowadzić tutaj i niestety musiałem zrestartować grę, przez co ten przycisk jest teraz wyłączony. Ale spokojnie, już go sobie tutaj włączymy, chociaż tak na razie to totalnie nic nie zmienia ten przycisk, ale niemniej jednak dobrze jest mieć go po prostu włączonego. I prawdopodobnie jak przejdziemy całą tę gierkę, to się aktywuje. Tak, więc jakby takie jest nasze zadanie teraz, więc zróbmy to. Przesuńmy te wszystkie posągi Mr. Kabobmanów, a także Banbana, aby w końcu dostał się... O dobra, tędy się nie da przejść. Aby się dostał do tego dziwnego urządzenia po tej stronie. Tak to mniej więcej trzeba zrobić, więc tak też wykombinujemy, żeby to zrobić jak najszybciej i jak najprostszą metodą. Więc chyba jeżeli przesunę teraz to bodajże tutaj... a ciebie teraz przesunę. To nie jest łatwe, uwierzcie mi, to nie jest łatwe, żeby to wykombinować. Teraz to tu, to dajmy tu i teraz tak, jedno dajmy tu. Raz. A jeszcze to trzeba, patrzcie, widzicie? Tutaj musimy sobie zrobić przejście, czyli tak, to trzeba dać tu. Dobrze, można przesuwać kilka naraz, to idzie jakoś tak w miarę szybciej. I dobra, i teraz najważniejsze, czyli to musimy przesunąć tutaj, raz, dwa, trzy i uwaga, pięknie, teraz ciebie tutaj dajmy, nice, i teraz ciebie tutaj, pyk, i powinno to zadziałać. No i zadziałał, dobra, aktywowało się z tego co widzę drugie, czyli teraz będziemy mieli tutaj inne przejście. Mam nadzieję, że nie będzie trudniejsze, mam nadzieję, że będzie tak samo łatwe i... Okej, czy możemy to przesunąć tu? Możemy, dobra. To mi się podoba, czyli to też jakby możemy przesunąć prawdopodobnie do przodu. Teraz ciebie możemy przesunąć do przodu, natomiast ciebie... To jest zagadka logiczna, widzowie. Czegoś takiego jeszcze nie było w tych banbanach. Takiej powiedzmy zagadki jak ta. Niemniej jednak musimy to zrobić, nie mamy wyjścia. Jeżeli chcemy odzyskać berło królowej Bouncily, to jest nasze zadanie i to musimy wykonać. Więc to leci tu. A to leci tu. Natomiast ty musisz polecieć teraz tu, a to poleci tu. I prawdopodobnie będziemy musieli też go przeprowadzić w drugą stronę, więc twórcy troszeczkę grają na czas, takie mam wrażenie, bo te zagadki niby są spoko, ale jednak ma się takie, że no, za długo. Dobra,
Pyk, aktywowano i oczywiście musimy go teraz przesunąć w drugim kierunku, bo jakżeby inaczej. Dobra, no to lecimy. Przesuwamy to tu, teraz to tu, proszę w tym kierunku. Nice, dobra, tędy. Pięknie, ej, idzie na razie całkiem dobrze. Więc tak, teraz wszystkie musimy was tutaj przesunąć w tę stronę. Ciebie tu, teraz ciebie tu. Natomiast ciebie trzeba dwa razy przesunąć tu. Raz i dwa, tak? Bo tu jest jeszcze jeden. Tak, 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 więc wszystko musi być zgodnie z planem przesunięte w idealne miejsca. Ale jak już ja jestem dobry, no to jak widzicie, poradziłem sobie bez problemów, ale ktoś inny może by się przy tym męczył trochę dłużej. Dobra, aktywacja i uwaga, uwaga. Bum. Czy już wszystko się aktywowało? Tak, drzwi się otworzyły, let's go. Mamy czerwoną kartę, czyli idealnie. Jest nam to potrzebne do tych drzwi. Jeżeli tu wejdziemy, to nie mam pojęcia, co się wydarzy. Niemniej jednak mamy czerwoną kartę, więc sprawdźmy, co się tutaj kryje. Co się tutaj kryje? A! What the hell? What? I uciekło. Okej, czy to był ten jeden z tych niegrzecznych? Dobra, różowa karta. Różowa karta. Niebieska. Już prawie otwarte. Co ja mam jeszcze zrobić? No way. Nie gadajcie, że ja mam tutaj jeszcze coś nacisnąć. O, to coś. O! Jaka wielka strzałka. Co to jest? Co to jest? Zjemy jego trzustki. Aha, ale czy on jest przyjazny? A! Ale czy on jest... No nie jest przyjazny, ewidentnie. Czy ja zginąłem? Zostałem zjedzony, ale... Czy tak miało być? Bo jakby nie mogłem się przed nim uchronić. W żaden sposób nie mogłem się przed nim uchronić, więc jestem ciekaw, czy on był faktycznie przy... Nie, no dobra, zginąłem, więc jakby... O, dobra. I teraz tak, musimy to podnieść. Okej, okej. Czyli trzeba się przed nim schować, ewidentnie. To jest odpowiedź na wszystkie pytania. Run. Zamykam to. Zamykam to. Co jest? Rzucił się na Banbana. What? So, you are my liberator. Wyzwolicielem? You had your chance to escape. Jakim chaosem? Bitter Giggles! O nie! O nie! Dobra, czy ja już mogę wyjść? Co się z nim dzieje? On upadł tam. Ale tu się dziwne rzeczy dzieją, dobra. Czy mogę już wyjść? Ja chcę stąd wyjść. O! Oh. O! Oh. Użyłem tego, żeby wyważyć drzwi. Dobra. Let's go. Come on. Yes! Puściło, dobra, fioletowa karta, idealnie. Otwieramy, muszę zobaczyć, co się stało z moim kumplem. Bo teraz jakby wiecie, jesteśmy złoczyńcami z Bitter Giggles. Jesteśmy razem w jednym teamie. Więc dobrze by było, żeby on przeżył. Cześć kolego. Jak się miewasz? Halo? Żyjesz? Oj, chyba kiepsko z nim. Niemniej jednak tamten zły coś sobie poszedł, więc... Mogę z tobą pogadać? Nie mogę. Czy ja powinienem pójść dalej? To jest dobre pytanie. Co ja powinienem zrobić? Chyba powinienem się stąd wycofać. Takie mam przeczucie. Ale pewności nie mam. Oj, mrocznie. Nie podoba mi się to. Dobra, na dół. Na dół. Tam w sumie rozwiązałem zagadkę, więc to by było dziwne, że ja muszę iść na dół, powiem wam szczerze. To troszeczkę dziwne, ale może tak właśnie trzeba. Może właśnie trzeba zejść tutaj po prostu na dół i... Oho. Czy coś tu się dzieje? O. O. No tak, mam fioletową kartę. Czyli mogę teraz wejść przez fioletowe drzwi, ale zanim to musimy wziąć naszego dronika i dać mu kapelusz. Tak jest. Dajmy mu... kowbojski kapelusz. Let's go, z powrotem. Nie wiem, czy ktoś używa dronika, ale ja czasem sobie kliknę. Dobra, mamy fioletowe drzwi. Co się za nimi kryje? Kolejny korytarz. O nie, dobra, zejście na dół. Let's go. Let's go. Oby mnie nic tutaj nie zaatakowało. Mógłbym co prawda używać mojego dronika, ale... Chyba mnie tutaj po prostu nic nie atakuje, na to wychodzi. Dobra, czyli to jest bezpieczne miejsce. Tak to wygląda. Niemniej jednak bardzo głęboko schodzimy, jeżeli chodzi o przedszkole Banban. Jesteśmy naprawdę już na samym dnie praktycznie. Dobra, otwieramy to i... Otwórz się, sezamie! O! Oh, okej. Okay. Dobra. Myślisz, że możemy zostać przyjaciółmi? Mhm. Pan...
where Sir Dadadu went after our skirmish. Okej, to jest pan Dadadu. Dobra. The switch should be on the office above. Mm-hmm. But getting in there won't be easy. Okay. We would have to activate the four locks of the door from down here. Four locks. They need fixing first, and they need power. Potrzebują zasilania. Fix them if there's power. Okay. I remember the sheriff rigging the power switch so that it would alert the entire facility to our location if activated. Reboot. Trigger an alarm. Which is sure to attract some unwanted guests. Aha, dobra, rozumiem, czyli... If you could cover me from above while I fix these switches recharge. Here, we might just be able to get into that office. O, notatka. The spider. Znowu o tych spiderach coś. Jestem gotów, kiedy ty będziesz. Dobra, I guess I'm ready. Tylko tak, a, to mam nacisnąć. Dobra, start. Czyli potrzebuję energii. Don't panic. That was expected. Aha. Dobra, 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 dobra. Gdzieś tu musi być Eyes on ceiling. Lampa sufitowa musi się naładować. Przesuwam. Aha. Dobra, nadchodzą. Nie mam pojęcia, gdzie oni są. Tutaj, tutaj. Nie, po tej stronie, po drugiej stronie. Ale tu się zrobiło głośno. Tam jest jeden, dobra, dobra. Ja mam ich atakować, dobra. Recharge, dobra, po każdym użyciu musi się zrecharge'ować. Chyba się recharge'uje, tak mi się wydaje. Dobra. O, wow, ale wyszedł wielki, dobra, w górę. Ojej, jak mam zaatakować go? Dobra, próbuję recharge'ować, nie mam pojęcia co robię, dobra, to chyba. Eyes on ceiling. Jestem skończony, nie! Lampa sufitowa musi się naładować. Eyes on ceiling. Jeden skończony. Co się stało? O! Let's go, widzowie, lecimy na dół. Pięknie, teraz w prawo. Pięknie. Jak tylko wyjdzie z góry, to też go musimy atakować. To jest bardzo ważne. Dobra, tu jest wszystko git. Eyes on ceiling, jak najbardziej. Trzeba się ciebie pozbyć. Teraz lecimy tak, w prawo, bo trzeba się tutaj ochronić naszego Bitter Giggles, naszego super pomocnika, jednocześnie pilnować dosłownie wszystkiego, więc... To nie jest takie łatwe, ale na szczęście wiem co robić, dobra. W prawo, proszę w prawo. Nice. Teraz proszę na dół. Nice. Jak najbardziej musimy go pilnować, dobra. I jeszcze raz w prawo. Pięknie, ochroniony. Sufit, eyes on ceiling. Wynocha, wynocha. Po tej stronie tak, może być w prawo. Musimy naładować też jednocześnie sufit. To jest bardzo trudne i wymaga giga zręczności. Więc mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę. Prawo. Dobra, jeszcze jeden. Dobra, drugi gotowy. Teraz tu. Nice. O nie, sufit, 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 sufit. Dam radę, dam radę. Dobra, sufit zrobiony. Pięknie. Jest czerwony, jest czerwony. Dobra, dobra. Teraz tak. Szybko, szybko. Raz i dwa. Dawaj, dawaj. Raz i dwa. Pięknie. I teraz w górę i spadamy ładować, bo zaraz będzie ceiling. Zaraz będzie ceiling. Nie wiem, czy dam radę to zrobić. Musi się udać, musi się udać. Naładowane. Wyszedł, wyszedł z góry. Dobra, dobra. Come on, come on. Szybko, szybko. Trzy, dwa, jeden. Dobra, chyba się udało, chyba się udało. Teraz to na górę. Jeszcze jeden. Dobra, w górę, proszę. Nice. I jeszcze teraz prawo. Dobra, i od razu ładujemy to, ale jestem skupiony, widzowie, jak nigdy. Dobra, zaraz wyjdzie z góry, zaraz wyjdzie z góry. Musi się udać, come on, come on, come on. Come on, come on, wyszedł z góry. Pięknie, dobra, pozbędziemy się ciebie, kolego. Jak najszybciej, dobra. Teraz tak, na dół. Nice, i teraz tak. Raz tu, oj, ważniejsze, trzeba naładować ceiling. Trzeba naładować ceiling, dawaj, Bitter Giggles. Dasz radę, dasz radę, dasz radę. You can do it, you can do it. Dobra, tu dajmy sobie w prawo. Jo, dobra, okej, wyszedł z góry oczywiście. Po raz kolejny. Zrobione! Jej! Udało się! To chyba... Oh my god. Ja też. Uwierz mi, ja też. Ja aż... To było trudne. To było trudne. Dobra, podnieśmy sobie notatkę. The Surgeon. O, to jest o Surgeonie coś. Ciekawe. Dobra. Okej, odpalmy sobie to. Oczywiście i możemy stąd spadać. Nigdy więcej tutaj. Ja nie chcę tutaj przebywać. Oj, nie, nie, nie. Nigdy więcej. Dobra, na dół. Okej, pyk. Na szczęście dałem radę. I nasz kumpel przeżył.
Przeżyłeś, kumplu! Przeżyłeś! Dałeś radę! A teraz możemy stąd spadać czym prędzej, bo czeka nas jeszcze jedno miejsce bodajże i wtedy będziemy mieli dostęp do królowej Bouncily, w sensie jakby do berła królowej Bouncily, tak mi się wydaje. Niemniej jednak teraz musimy wrócić przez te chyba wszystkie mroczne korytarze, takie mam dziwne tutaj przeczucie, więc wróćmy sobie na spokojnie. Wy widzowie zostawcie w tym czasie łapkę w górę, robimy jak największy zasięg, chcemy, żeby ten film był na pierwszym miejscu na karcie na czasie, więc warto by było, abyście zostawili łapkę w górę, tu nic nie ma. Dobra, chyba możemy wracać, na to wychodzi, skoro nacisnęliśmy guzik, no to trzeba wrócić i pogadać, tak mi się wydaje, z naszymi kumplami. Tu jest wyjście i w tym kierunku, tak jest, lampy się zapalają, więc wszystko pięknie działa. Już widzę tam oczywiście naszego Stinger Flynna, więc to z nim sobie na pewno chwilę pogadamy, tak obstawiam. Chociaż, dobra, to miejsce mi się średnio podoba. Musimy porozmawiać? O czym? O czym chcesz rozmawiać? Dobra. I'm in the mood to tell a joke. Nie. Ready? Nie. No, no. What do you call a toad that's upset? Okay. Nie wiem. Unhappy. Unhappy. Wow. Okay, jak znacie angielski, to... To pewnie wa... Te małe co się też się śmieją. Dobra, spadam stąd czym prędzej. Let's go. Okay, siema Stinger Flynn. Widzę, że chyba... Oni śmiali się. Słyszałem tylko krzyki. Może te małe cosie są dobre tak naprawdę. Cześć, Stinger Flynn. Dobra, nie chcesz gadać. Jest i ten. O nie. Nabnab. I Kittyzaurus. Jo! Ty jesteś dobry? Kittyzaurus jest dobrą postacią? What? Dobra, czy mogę cię uwolnić? Chyba nie mogę cię uwolnić. Dobra, to w sumie nie byłby dobry pomysł, żeby cię uwalniać, takie mam przeczucie. Dobra, niemniej jednak wrócił nasz kochany Bitter Giggles i mamy kolejną uruchomioną lampeczkę, więc brakuje nam prawdopodobnie jeszcze jednej, tak obstawiam. Ale kto wie, mamy też kasety, więc odtwórzmy sobie. Tak jest. Jeden przełącznik i możemy stąd spadać. Nie będzie taki okropny. Hahaha! Oczywiście, że nie będzie taki okropny. Ban żyje. Stoczył bitkę z tym Dudu coś tam. Dada du. Pan Dada du coś kombinuje. Oh. Wygłupu, więc sadziłem go do klatki. Okej. Okay. Oh. Jest przyjazny, jest git, jest spoko. Ona! Kotek to jest płeć żeńska. Ojej, widziałem. Okej. I pobiegł. Dobra, otwórzmy kasetę, bo w końcu mamy. A to nie tu, chwila z powrotem. Kasety tutaj. Oooo. Czam ataki i tam ataki. W więzieniu. I druga kaseta. Oooo. Bardzo szybka slow saline. I nie mam już więcej kaset. Pewnie gdzieś jakąś przegapiłem, tak obstawiam. Takie mam przeczucie. Dobra, pogadajmy jeszcze tutaj chwilę. Siema. A Stinger Flynn chciał pogadać. Ciekawe, co Stinger Flynn ode mnie chce. Mam nadzieję, że nie chce mnie zniszczyć albo coś gorszego. Siema. O, nie mogę się ruszyć. O. No wiem, że przeze mnie, ale przyszedłem ratować moje dziecko, które zaginęło w tym przedszkolu. To jest najważniejszy cel. I mam nadzieję, że w Garden of Banban 15 uda się zrealizować to. Uratowanie dziecka. Aha. Mhm. Nie zostaliby skrzywdzeni. O. Dobra. Pozbawiły go Jovenium. I zmniejszyły rozmiar. No niby mógłby pomóc. A, czyli to rury wyssały z niego moc. Szansa na powrót do dzieci. Jeszcze coś chcesz mi pokazać? Że ja tego potrzebuję. Dobra, będzie kolejna wizja. Jeżeli tu będzie znowu Choo Choo Charles, widzowie. Jeżeli tu znowu będzie Choo Choo Charles. Mam nadzieję.
Dobra, będzie tutaj czar, coś tak czuję. Siema, siema Opila. Siema Nabnab. O! Oh. Siema. Znowu wszyscy są tutaj. I Zolfius jest. Dobra, czekaj, czekajcie na autobus, tak? Nie jesteś jedynym zmęczonym. Opila sobie śpi. Od wielu dni? What? Czemu przyjechał ten autobus? Gdzie my jesteśmy? Czy my będziemy jechać autobusem? Ignore that. It's not my record. O! Dobra, to nie jest ten. Why have we been doing all of this? Mm-hmm. I don't want to go to the beach anymore. I just want to go back. We cannot. We must get to the beach. Czemu oni muszą dostać się na plażę? I did not know it would be this difficult okay. to reach our destination. Mm-hmm. If it weren't for your infuriating actions. Działania. To przez jego działania są w tej sytuacji. Okay. No tak, bo to jest dalsza część tej podróży z poprzednich części. O, wow. Aha. Nie mam potrzeby być agresywnym. No, prawda. Po prostu wróćmy do domu i udajmy, jakby nic się nie stało. No właśnie, tylko jak wrócić. O, może będzie wiedział. Chyba nie jest rozmowny jak zawsze. Captain? Patrzy na Zolfiusa. Kolejny autobus. Ojej, ten jest strasznie rozwalony. Ciekawe. O, idzie. Nie idź tam! Co jest? What? What? Ciu-ciu Charles! Ciu-ciu! Gdzie jest Ciu-ciu Charles? O! We just lost two. This wasn't supposed to happen. We need to follow. Wait, is that the correct bus? O! Twórcy trolują, widzowie, twórcy trolują, co to miało być? Okej, budzę się z tego koszmaru, nie było Ciu-ciu Charlesa, więc zawiodłem się, że nie było Ciu-ciu Charlesa, ale okej. No niech będzie. Co teraz? Gdzie teraz? W którym kierunku? O, jestem, żyję. Cześć. Porozmawiaj z Bitter Giggle. Okej. Where is Bitter Giggle? Tu jest Bitter Giggle. Czyli musimy zdobyć jeszcze jeden guziczek i wtedy będziemy mogli uciec z tego miejsca. O, cześć Karto. No. Dwie? O, dziękuję. Szara karta. Oho. Mam nadzieję, że go zdogonię. Just erratic when I call him Ban Ban. Oh. Do you know why that is? No bo on ma na imię Utman tak naprawdę, a Ban Ban to jest tylko pseudonim, którego on nie lubi. Papa Bitter Giggles, papa kotku, Kittyzaurusie, lecę aktywować ostatni przełącznik, to jest moja misja. Tylko nie wiem, w którym kierunku mam iść. Przez środek? Tak na to by wychodziło chyba. Chociaż nie, tutaj i później skręcić tam. Czy lampy? Dobra, aktywują się, okej. Czyli tutaj i później skręcić w prawo chyba. Na to by wychodziło, bo stąd przyszedłem. Tu jest te... Oj, słyszę je. Słyszę je w ciemności. One tam gdzieś są. Na każdym kroku czekają na mnie. Nie podoba mi się to. Dobra, i teraz powinienem iść chyba tu. W tym kierunku. No tak na to wychodzi. Tak, to musi być tu. Dobra, droniku. Let's go. Wskaż mi drogę, mój kochany dronie. Przez te mroczne ziemie. Dobra, nice. Dobra, teraz tu. Dawaj. I siup, pięknie. Mam nadzieję, że to jest to miejsce, bo równie dobrze to może być nie to miejsce i może to być jakieś inne miejsce, ale chyba tego jeszcze nie odkryłem, więc jest duża szansa, że to tędy mamy pójść. Jestem ciekaw, czy uda nam się jakby odzyskać to berło królowej Bouncilia, czy w ogóle królowa Bouncilia żyje? To jest też dobre pytanie. Dobra, pyk. Nice. Tędy, droniku, ostrożnie. Ostrożnie, droniku. Musimy być bardzo ostrożni, ponieważ tu jest niebezpiecznie.
I lepiej byłoby nie zginąć tutaj. I to mówię poważnie. Tak na wszelki wypadek. Aktywujmy to. Tak, to musi być to miejsce. Już widzę, że to jest przełącznik do zapalenia. Idź bezpiecznym. Jestem w bezpiecznym miejscu. Jestem w bezpiecznym miejscu. Na 100%. Dobra, tutaj i lecę na górę aktywować. Pyk, 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 pyk. Boink. I kaseta. A, będziemy mieli jeszcze jedną kasetę. Okej. Okay. Aktywowałem lampy i teraz chyba z tej strony też będę mógł aktywować, żebym mógł wrócić. Jo, tak, dobra. Czyli teraz lampy się będą zapalać. Tak jest, dobra, dobra. I tutaj wchodzimy. Tu mnie jeszcze nie było, więc widzowie, obowiązkowo zostawcie łapkę w górę, bo to miejsce jest dziwne. What? Okej. Okay. Co jest grane? To jest ten ogród z trailera? Okej, okay, dobra, 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 spokojnie. To jest jakaś zagadka, to jest jakaś zagadka. Dobra, dronik, przycisk. Jestem prawie pewien, że musimy aktywować te dwa przyciski. Dobra. Czy on nie doleci tam? O, wow. Dolecisz tu? Droniku, come on. O, chyba te przyciski jeszcze nie są aktywowane. Więc prawdopodobnie... Tak, jesteśmy w dobrym sektorze. Tutaj? Tak, 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 jakoś tutaj. Tu są kolejne dwa przyciski. O, wow. Dobra, tego trzeba aktywować. Aktywowałem go, ej, zadziałało, dobra, nie wiem, czy to trzeba było tak zrobić, ale takie miałem... Dobra, to jest jedyne sensowne rozwiązanie. Po prostu skoczyć. Czyli mamy tutaj zrobić taki parkour trochę. Ciekawe, ciekawe. Wtedy pewnie te wielkie cztery przyciski się aktywują. I dostanę się dalej. O, tak to sobie wykombinowali. Dobra, dobra. Coś tu leży. Żółta zielona karta? O, o, to chyba ważne. Zielona karta chyba... O, czyli ja aktywowałem ten przycisk. Dobra, czyli teraz musimy dronika skierować w tym miejscu, tak? Zgadłem? Dawaj, droniku, let's go, let's go. Boink. I teraz ten... Wow, to będzie najbardziej przedłużana zagadka ever, widzowie, naprawdę. Twórcy chcą przedłużyć gameplay. Teraz będziemy musieli pójść tutaj, o, w to miejsce. Tak jest. I nacisnąć ten przycisk. Dobra, aktywowałem go. Tak, i teraz to się aktywowało. O, wow, dobra, to zajmie nam prawdopodobnie jakieś milion lat. Dobra, tutaj. Droniku, do it. Boink, i teraz się kolejny przycisk aktywował. Nice, nice, nieźle, nieźle to wymyśli, naprawdę. trochę głupie, ale jednak, no, jednak trzeba to przejść. Dobra, teraz tutaj. Hops. Dobra, naciśnięty. I teraz się aktywował ten. Dobra, droniku, proszę cię, zrób to za pierwszym razem. Pyk. Gdzie ty jesteś? A tam jest, dobra. Boink. Dobra, i kolejny przycisk. Prawdopodobnie to już chyba ostatni. I ostatni ten, i otworzą się wielkie drzwi, które zaprowadzą nas do ostatniego przycisku, który musimy aktywować. Tak na to wychodzi. I w ogóle dalej zapominam, jak się nazywa ten gość taki niebezpieczny. Dadadu? Chyba Dadadu, muszę się nauczyć jego nazwy, bo to jest nowa postać. Dadadu, niebezpieczny Dadadu. Trzeba zapamiętać. Dadadu jest niebezpieczny. Dadadu jest niebezpieczny. Okej, okay. A w sumie to musiałem ten aktywować przycisk. Dobra, więc podchodzimy sobie tutaj. Powolutku, tak, tak, tak. W tym kierunku. I aktywacja. Boink. Dawaj. Aktywacja. Siup. O, i teraz tu musimy nacisnąć. Dobra, naciskamy. I wielkie drzwi się teraz otworzą. Ale możemy przejść dalej, żeby uratować nasze dziecko, które zaginęło w tym przedszkolu. Pamiętajcie, że to jest bardzo istotne. Nasze dziecko zaginęło w tym przedszkolu, a my jesteśmy już na 5. poziomie w podziemiach przedszkola Garden of Banban. Co? Co to jest? Cześć maluszki, ale słodziaczki. Okej. Okay. Potrzebujemy pomocy. Czy macie na myśli Zolfiusa? Nie przyszedł dzisiaj. O, czyli wy jesteście dziećmi Sergiona. Dobra. Dobrze, musi wrócić. Okej. Okay. Tak. Co mamy tutaj za misję? Nie masz lizaków do umieszczenia. Chciałem znaleźć tutaj... Czy to jest misja znaleźć lizaki? Lizak. Okej. Okay. Kolejny lizak. Czy ja je mam tutaj po prostu wrzucać? A, jest w ogóle napisane. Sergion Mission. Sergion szuka lizaków.
dla swoich pacjentów. Znajdź 8 lizaków i dostań nagrodę. Ej, to brzmi jak totalnie Help Wanted 2. Oj, to jest to miejsce na... Wow, my się zastanawialiśmy, co to jest, czy będziemy robić jakiś rezonans, czy może coś, czy to jest jakieś ważne miejsce i tak dalej. Co się tu wydarzy, jak był trailer, co nie? A teraz się okazuje, że... A, to jest po prostu jedno z pomieszczeń i tutaj tak naprawdę nic nie będzie. No nie wiem co mam myśleć, widzowie. Dobra, mamy 4 lizaki, potrzebujemy jeszcze bodajże lizaków 4. Tylko gdzie one mogą być? Tutaj gdzieś? Ale się poukrywały. Tu nie ma. Jest jeden tutaj. Give me that. Nice. Jeden prawdopodobnie też będzie gdzieś wysoko na tych półeczkach. Albo gdzieś nisko. O, jest tutaj. Nice. To mamy chyba 6 już. Tak według moich wyliczeń to mamy jakieś 6 lizaków. Brakuje nam jeszcze 2. O, proszę bardzo. To brakuje nam tak naprawdę jeszcze jednego. Jeden lizak. Gdzie byłbym ostatnim lizakiem, gdybym chciał się ukryć? Prawdopodobnie gdzieś wysoko na lampach. Ha. Takie mam przeczucie. Albo gdzieś tutaj? Albo gdzieś tutaj? To musi być gdzieś wysoko. Jak nic, to musi być gdzieś wysoko. Gdzie on może być? Okej, Protect the Scepter Pies. Tak, tak, to wiemy, że musimy tę różdżkę królowej Bouncyli chronić. To jest pewne. Gdzie może być ostatni lizak? O, proszę bardzo, tutaj się ukrywa. Mamy go, wiedziałem, że gdzieś wysoko, tylko myślałem, że na lampie. Dobra, proszę bardzo, oto wszystkie lizaki. Proszę. Czy... Drzwi się otworzyły. Speed limit 15. Notatka, give me that. Oh, the queen, znowu o królowej coś. Jak chcecie, to możecie sobie spauzować, widzowie. Ja już wam tych notatek nie tłumaczę, bo one tak naprawdę nie wnoszą za du... Speed limit 15. Ha. Droniku, czy mógłbyś... Aha, mój dronik nie działa. Oh! Oh! Oh, wow! Hello? Zostań jeszcze w środku... Co, gdzie ja wpadłem? Okej. Okay. Teraz musimy... Mały dziób! Co jest grane? Duże baterie rozrzucane są w namiotach po rogach. Okej, okay, sprawdź, żeby robiło duży hałas, a następnie ucieknie, gdy się rozkojarzy. Dobra, dobra, dobra. Co my mamy robić? Okej, okay, duży dziób, mały dziób jest wkurzony, okej. Okay. Dźwięk do ucha, okej, okay. Go back to safety. Czyli muszę tutaj wracać, kiedy zrobi się niebezpiecznie. Czy ja mam to podnosić? Siup. O, o wow. Tak, ja mam to podnosić, dobra, dobra. Bum. I to go wkurza. Jak ja wydaję dźwięk. O! To był chyba jumpscare, który się, że tak powiem, nie do końca załadował. Takie miałem dziwne przeczucie. Niemniej jednak wiemy już co robić, więc powinniśmy sobie teraz bez większych problemów poradzić, więc chyba powinniśmy spróbować jeszcze raz. Oczywiście możemy zostać zreinkarnowanym. Też cały czas specjalnie nie zrobię tutaj cięcia, bo pojawiają się te literki. Nie mam pojęcia co one znaczą, ale jeżeli wy widzowie wiecie, to dajcie znać. Może to jest jakiś kolejny sekret, o którym my nie wiemy. Tak, tak, tak. Siup. Powrót. Nie zdążyłem, naprawdę nie wierzę w to. No to lecimy, uwaga, uwaga, pyk. Ucieczka, ucieczka, ucieczka na środek, nie zebrałem. Oh no, dobra, jeszcze raz. Siup i ucieczka. O, wow, udało się, udało się. Czy ja mam ciebie? Tak, mam ciebie wymienić. Okej. Okay. Zebrałem wszystkie, więc leć, narób hałasu, panie Kabobman. Dawaj, hałas. Hałas! Ja spadam, spadam, spadam. O, chyba zadziałało. Niech nam żyje. Okej, okay, oświetlone namioty. Dobra, dobra. Tylko, że ja... Dobra, nie mogłem się ruszyć. Szybko, nie mogę skakać. Oświetlone namioty, oświetlone namioty. I to są te namioty z trailera. Okej. Okay. Okej, nie ma potrzeby odwracania uwagi. Mhm. Tam jest bateria. Tam jest jakaś... W ogóle te drzewo tutaj rośnie bokiem. To jest to miejsce. Dobra. Tylko, że ja się... Nie mogę ruszyć za bardzo. Dobra, let's go. Się dobrze... A! Jednak nie robiłem dobrze. No to lecimy do namiotu. Tym razem mam namiot z baterią, więc idealnie. Podnieśmy. Dobra. Okej. Okay. Gdzie jest? Ej, nie ma szans! O, wow!
Dobra, i od razu atakujesz? What? Jak ja mam to przejść? Ten obszar jest nie do przejścia, skoro... Wielki dziób, a w zasadzie mały dziób. Oh! Tu mam przejść cieniem. Dobra, nawet strzałki twórcy narysowali. Oh! Czyli tutaj mnie nie widzisz. Dobra, idealnie, idealnie. Okej, okay, pyk, pyk, pyk. Nice, 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 nice. Siup, dobra, jestem. Aktywacja. Oh! Mogę to popchnąć. Mhm. Dobra, czy ja mam iść na środek? Patrz, mam dla ciebie Giovennium. Pyszne Giovennium. Nie chciałbyś sobie skosztować troszeczkę? O! O! Oho! Mam baterię, mam baterię. Pięknie, lecę. Zajmij się tym, a ja tymczasem lecę, lecę, lecę na środek. Coś tu leży, podniosłem coś. Okej. Dobra. Jo, ucieczka! Aj, dorwał mnie najgorzej, byłem tak blisko. Podejście numer dwa, mamy jedną rękawicę. Teraz drugą, szybko, szybko. Siup i ucieczka, ucieczka. Dobra, chyba czas się uzbroić w rękawice. Let's go. Let's go, wojowniku. Let's go. Ja już widzę kolejną baterię. Tak, tak, tak. Jeszcze raz. Oj. I teraz, teraz, teraz. Let's go. Boom. Dobra, to po baterii, szybko, szybko. Szybko, 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 szybko. Muszę być szybki, bo inaczej to się nie uda, a chcemy, żeby ta misja się udała. Jej, mam baterię. So, co teraz? Okej, cześć ptaku. Cześć wielki dziobie, mój przyjacielu, w zasadzie mały dziobie, tak się chyba nazywałeś. No tak, czyli ta gałąź, która wystawała tutaj i rosła bokiem, to tak naprawdę jest gałąź, na której ty sobie siadasz. Ciekawe, ciekawe. Dobra, mamy kolejną beczkę. Wypchnijmy ją na środek. Siup. Siup. Dobra, tocz się beczko. Tocz się ile tylko sił w beczce, aby mógł przedostać się dalej i oczywiście wykonać tę misję. No leć. Leci, dobra, teraz, szybko, szybko. Siup. Nice, nice, nice. I uwaga, uwaga, mam dwie baterie. Jedna bateria. Zadziałało. I druga bateria, let's go. Przykro mi mały dziobie, ale... Okej. Niech zanurkuje jeszcze raz. Czy to go będzie, czy to go boli? Czy to go boli? Większy obszar, dobra. Zanurkował. Co mam teraz zrobić? No pokrywa to większy obszar, ale to mu nic nie robi. Jak ja mam go teraz jakby ogarnąć i sprowadzić, żeby... No chodź. No i co? Większy obszar. Ja nic nie... A może dronika muszę? Może muszę poświęcić mojego dronika na to? Czekajcie, spróbujmy. Bo coś czuję, że jak teraz tu bym zginął, to by się to źle skończyło. On sobie lata jak gdyby nigdy nic nad tym. Hej, mały dziobie, tu jestem. Dobra, czy jak wyjdę tutaj, to dobry pomysł? Tragiczny. Bo prawdopodobnie zginę, ale... To aktywowałem. To też aktywowałem, więc co teraz powinienem zrobić? To jest dobre pytanie. Lampa jakaś? Aktywacja? Niech zanurkuje jeszcze raz. O! 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 Mały dziobie, przepraszam, że cię usmażyłem. Okej. Mam nadzieję, że sobie śpisz i mam nadzieję, że wszystko w porządku. On nie smutny jest. Aha. Dobra, dobra, dobra. Let's get out of here. Spadamy stąd. Dobra, dobra, wielkie drzwi. No po prostu je otwórz i tyle. Otwórz, otwórz się Sezamie. Jej, udało się, wykonałem misję. Nice, o, to było ciężkie, powiem szczerze. Ale dobra, mamy wyjście, tylko pytanie. Recharge, naładuj. O. I mogę. Zabezpiecz wyjście, coś się pojawi. Wiedziałem. O, o. Mały dziób został pokonany. Trochę szkoda, bo lubiłem małego dzioba, ale no teraz kiedy jest zmutowany, bo wpadł do beczki z Giovennium. Co? No way.
Cześć, mały dziowie. Cześć, słodziaczku. Wróciłeś! A czemu uciekasz? O, uciekł. Chyba nie jest zadowolony, ale te dwie ściany go po prostu zmiażdżyły i wycisnęły z niego całe dziowenium, przez co znów został małym ptakiem. To jest najbardziej happy rzecz w tej grze jak na razie. No. Okej. Okay. Dobra. Poszukaj gdzie ty... Otwórz te wyjście dla mnie, czym prędzej, bo ja chcę się stąd wydostać, po prostu. Chcę stąd po prostu wyjść i mieć już to z głowy. Jej, otworzyły się drzwi. Wychodzimy. O! Cześć. Naciśnij. No tak. Tak. Aha. Nie masz rąk. Jesteś podejrzany. O co ci chodzi? Naciskam. Muszę zdobyć berło. Na pewno coś złego się stało. Mam złe przeczucia co do tego. Ja mam złe przeczucia, naprawdę. Coś złego się musiało wydarzyć. Tylko pytanie, co? Dobra, wychodzimy stąd. Mam dziwne przeczucie, że naprawdę coś złego się wydarzyło. Dobra, tędy. Okej, okay. Siup. Hello. Drzwi. Pomarańczowe zamknięte. Fioletowe. Otwarte. O. Oh. Co to za miejsce? O, oh, wow! To jest to! Dobra, dobra. Recorder. A, reorder! Okej, czyli to jest ta gierka. Czyli tam spadniemy. Dobra, trzeba będzie to przejść tak, żeby nie spaść. Okej. Reorder. Okej. Tutaj. Siup. Tutaj. Siup. Teraz tutaj, siup. Boink, spadłem, dobra, dobra. Oj, to będzie ciężkie, widzowie. To będzie ciężkie, ale myślę, że sobie jakoś poradzimy. W końcu nie takie zagadki się przechodziło, prawda? Dobra, to się obróci w moją stronę. Jop. Dobra, tutaj. 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 Nie da się po skosie? No way. Dobra, ej, utrudnili to naprawdę. W sensie jakby spodziewałem się, że to będzie łatwiejsze, ale z tego co widzę, to łatwo nie jest. Ale dobra, reorder. Siup, dobra. Teraz jeszcze raz reorder. Nice. To może być najtrudniejsza rzecz so far. Okej. Okay. Czy to mnie teraz zmiecie? Aha, nie mogę aktywować tego dwa razy pod rząd. Jak skoczę tu, to od tego oberwę. Jak skoczę tu, to oberwę od zielonego. Dobra, może tu? I szybko? Ej, da się szybko, dobra, dobra. Jeszcze raz, to może się cofnę. Tak, teraz tu. Teraz tu. Teraz tu. I teraz tu. Jo, dałem radę. Teraz tędy. Teraz tędy. Teraz tu. O, wow. Teraz tu. Okej, okay. So far so good. Jedno muszę się cofnąć. Yep. I teraz wskoczyć tu. Nice, teraz mogę tu. Teraz mogę tu. Zawsze mogę się cofnąć w razie gdyby coś poszło nie tak. Teraz tu. Aha. Teraz cofka tu. Teraz tu. Boink! Spadłem w najgorszym momencie, bo na samym końcu. No to skaczemy, uwaga, uwaga. I jakimś cudem przeżyłem, ale jest bardzo niebezpiecznie, więc... Czy ja jestem w ślepym zaułku? Prawdopodobnie tak, więc bum i bum. Szybki skok, wiecie co trzeba było? To zrobić po prostu na YOLO. Bo nieraz to po prostu nas nie trafiały, te tutaj pachołki. Więc dobra, mamy kartę. I udało się. Zdobyłem kartę. Mamy to. Tylko to jest karta do których drzwi? Bo tutaj nic nie ma, nie ma żadnych pomarańczowych drzwi. Czy ja mam gdzieś wrócić? No way. A może to było gdzieś, te drzwi były gdzieś tam. Dobra, spadamy na dół i wracamy. Wydaje mi się, że pomarańczowe drzwi gdzieś tam były przy wejściu. I teraz po prostu musimy
tędy wrócić, chociaż powiem tak, nie było to aż takie trudne, ta zagadka, chociaż miałem takie wrażenie przez chwilę, że okej, to jest koniec, ja już tutaj polegnę i nie dam rady, ale jednak się udało, więc chyba nie mam co narzekać. Dobra, teraz na górę, pyk, 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 pięknie i chyba tutaj, tak mi się wydaje, że po prawej stronie powinny być takie, jest pomarańczowe drzwi. Zamknięte. Czemu są zamknięte, skoro zdobyłem kartę? Podniosłem przecież kartę jakąś. Czemu to nie działa? Dobra, trzeba mi się jeszcze na górę. Jeszcze bardziej gdzieś tutaj w tym kierunku. What the hell? Dobra. Oh. Czyli tam prawdopodobnie były jakieś sekretne drzwi, a my zdobyliśmy jeszcze inną kartę, czyli tą. Tak. Oh wow, tak to działa. Dobra, gdzie my jesteśmy teraz? Tutaj. Dobra, znajome miejsce, czyli możemy sobie na spokojnie wrócić tak naprawdę i aktywować ostatni przełącznik, aby dostać berło królowej Bouncily. Tak to wygląda. Dobra, czyli prawdopodobnie, słyszę je, w tym kierunku będziemy musieli przejść całe to miejsce. Oj, tak, tak, dobra, będzie niebezpiecznie, widzowie. I coś czuję, że to będzie wielki finał, więc zostawcie łapkę w górę koniecznie. Mam nadzieję, że dobiliście 50 tysięcy łapek w górę, bo jeżeli nie, no to nie fajnie. Ale ja liczę, że daliście radę i że się udało. A tymczasem idziemy dalej, ponieważ musimy się tam dostać, a tylko możemy to zrobić za pomocą tych lamp, no innej opcji nie ma. Więc tam sobie wrócimy i pierwsze co, to zanim pójdziemy aktywować przyciski, to odtworzymy sobie kasetę, bo ja zdobyłem kasetę i jestem ciekaw, co na niej ciekawego jest nagranego. Mam nadzieję, że coś bardzo ważnego, chociaż na tych kasetach, szczerze powiedziawszy, nie było aż tak dużo takich rzeczy, które były bardzo interesujące, jakby nawiązywały bardzo do fabuły, tylko zazwyczaj to były postacie w więzieniu, więc jakby to nam za dużo nie wnosiło. O, już widzę, że są te drzwi otwarte, dobra. Mhm. Cześć, Stinger Flynn. Okej, dobra. Kaseta, to jest nasza jakby pierwsza misja i najważniejsza. Aktywacja kasety. Let's go. Siup. Okej, czem ataki i tam ataki. To widzieliśmy. Boom. Następna kaseta. What? Opila w jaki sposób przyszła tu. Okej. Opila, jakby kaseta z opilą była czymś nowym. Niemniej jednak jesteśmy. Dobra. Siup. Cześć. Czy mogę już wejść? Okej. Okay. Mhm. No. Tak jest. Koniec chaosu. Hold on. First I need to do something. Co chcesz zrobić? Nie będziesz musiał martwić się o... Nie... Czy ty wypuszczasz Nabnaba? O nie! Ja chyba wiem! Co będzie ten moment z trailera? Nabnab? O! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Let's get this over with. Dobra, miejmy to za sobą. Otwieram to i spadamy stąd. Oj tak, w końcu wielkie drzwi się otworzyły. I berło królowej Bouncily będzie moje. Okej. Okay. Fragment królestwa. To oni tutaj te berło zamknęli w ogóle, bo nie chcieli, żeby ktoś się do niego dostał. Ale skarb. Uuu. Open. Nie otwiera się. A to? Naładuj. Recharge. Co ja mam zrobić tak właściwie tutaj? Aha. Dobra. Chirurg powinien tutaj być. Czyli on jest dobry. Aha. Dobra. Dobra, musimy zdobyć berło. Czyli to nie jest różdżka, tak jak myślałem, tylko to jest po prostu berło królowej Bouncily. Dobra. Czy mogę je otworzyć? Naładuj. I naładuj. Jo. O! Co on zrobił? Aktywował go. What? Co się dzieje? Otworzyło się! Jest! Unosi się berło królowej Bouncily. Ale ładne. Piękne jest. Jo. Jak? Czemu brakuje części berła? What the hell? Co teraz? Skoro brakuje części, to nie możemy go użyć, żeby znaleźć chirurga, tak? So, this is where the key to my prison was stored away.
Uh-huh. Impressive work. All switches activated, the big door opened, and the Da-da-do. Ready to be plundered. Okay. Co on kombinuje? I fear this is the part where I die and take all of your hard work for myself. Nie. Coś nie. Nie zgadzamy się. Dobra. Część zemsty za to, co mi zrobiono? Kim on w ogóle jest, ten Dada Dul? Historia się nie powtórzy. What? Aha. O, oh, wow. Czemu on ma krawat? Surely me coming in here and taking the scepter wasn't part of your grand plan. Nie, nie, mnie w to nie mieszajcie. I don't know where they are. I'll tell you, they are hiding like the cowards all are. Tchórze? Find them and all will pay. Wszyscy za to zapłacą, ale się zrobił jakiś mroczny, o co chodzi? Co jest? Are you going to tell me where the missing piece is, or am I going to have to eat your pit kitty? Nie, tylko nie Kittyzaurus. You won't be doing any of that. What? Forget what happened between us before. Co jest? You know you've always been my friend. Pogodzili what się. For if not for times like these. What? Co jest grane? What? Son, what the hell? Oh wow. Oh wow. That's big. What? To jest walka? Nab ewoluował. Co jest? Dobra, ucieczka. Czy to już jest ten moment? Okej, okay, za tobą mam uciekać. Dobra, dobra. Let's go, szybko, szybko. Nie mam pojęcia, przed kim uciekam. Tak, przed nimi, przed niegrzecznymi, co wyszli. O, wow, dobra, dobra, okej. Okay. Siu, szybko, szybko. Motyw z tego, z trailera teraz mamy. Dobra, ucieczka, ucieczka. Czy my uciekamy na kolejne piętro pod ziemi? No nie gadajcie, że to tak wygląda. No way, no way. Dobra, tędy. Cyk, cyk, cyk. Gonią? Pewnie gonią, pewnie gonią. Tam, 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 tam. Ile jeszcze zakrętów? Dobra, koniec, koniec. Spadamy. Tu coś jest. Co tu jest? O co chodzi? Doceniają twoje żarty, chodź z nami. Co jest? O nie, zdobycie publiczności. O wow. Do widzenia, czyli ostatecznie tak zdradził. What? Dobra. A my dalej uciekamy. A tu jest winda dopiero. Dobra, dobra. Ewakuacja. Uciekamy. Utman i ja. Let's go. Let's go. Zjeżdżamy. Piętro niżej. Udało się. Mamy berło. Albo nie mamy. Co jest? Przejął kontrolę nad wszystkimi. Co się dzieje? Nie, nikt nie będzie dodatkiem do twojej armii. Co jest grane? Okej. Okej. Powstrzymam ich. A ja mam zjechać windą. Znajdź chirurga, czyli mamy misję kolejną na prawdopodobnie Garden of Banban 7. Znaleźć chirurga. Na razie Banban. Mam nadzieję, że sobie poradzisz i mam nadzieję, że... przeżyjesz. O wow. O wow. Dużo się wydarzyło z tego, co widzę. Nasza misja to znaleźć chirurga. Dziękujemy za grę. Wpisz sequel na listę życzeń. Garden of Banban 7. Niewiarygodne. Będzie Garden of Banban 7, więc widzowie, na pewno go ogram. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tej części, czyli o Garden of Banban 6.